Wait, wait, wait. Gotowi? Gotowi. Więc pierwsze pytanie, od razu zaczynamy na ostrą. Klub London Street Fighters opublikował informację, że karty w walce Alfie Davis Krakowski zostały podmienione. O, to nie wiem w ogóle. To jest bzdura kompletna. W sensie podmienione, że co, że sugerują, że była jakiś wałek? No myślę, że jeżeli podmienione, czy to sugerują, przypadek, że był wałek. Nie, czy jest przypadek, wie, że ktoś coś jakby... Nie, no sugerują nie, oszustwo. No, nie. Lądujący w kiblu puchar i zdjęcie na ich Instagramie też jakby potwierdza, że nie są niezadowoleni z werdyktu. Ja rozumiem, ja też jestem niezadowolony z werdyktu. Wydaje mi się, że Alfie Davis wygrał tą walkę, ale nie ja jestem sędzią. Po to zatrudniamy zawodowych gości, których zadaniem jest obserwowanie walki i uczenie się i mamy inne zadanie niż bycie mądrzejszym od sędziów, więc musiałbym zobaczyć tę walkę ponownie, co też uczynię. Na dowód tego pokażę, o, jest już płyteczka z galą, którą właśnie zamierzam jutro odpalić. Chyba tak jak się spodziewałem, czyli jakby Damian będzie chciał to samo co wcześniej w walkach, po prostu przełamać mnie fizycznie. Ale tak jak powiedziałem to wielokrotnie i przeczuwałem, że to nie jestem zawodnikiem, który daje się tak łatwo przełamać fizycznie i myślę, że już wiele razy naprzeciwko mnie stał bardzo fizycznie mocny zawodnik i udało się to jakoś albo zrównoważyć, albo oszukać. Słaby debiut Akopa, no ale to nie było zamierzone, więc no, po prostu no, tak czasami wychodzi. Myślę, że on tam sam jest jakoś niezadowolony, bo się wiesz, nie po to ktoś szykuje, żeby w przeciągu tam, czy w ogóle w taki sposób nie doszło do jakiegokolwiek werdyktu. Tak? Well, I was surprised because I expected him to rush towards me. He didn't do that. He took his time, you know. I liked it. It was more like sparring in the gym, of course, but every punch was hard. But it was really good for my second fight for experience because we did everything. We did on the ground, we did clinching, we did stand up. So I'm really happy about it and I believe I give you guys a good fight. I focus, I feel great in the cage. I feel like I'm the king in the cage and I give pressure and I do good sprawl also and some attack submission. And I catch him with my combination. It was planned. Last time I didn't do good weight cut. And you can forget the fight camp if it's bad weight cut. You are done. You know, better no fight. But I learned from this, and no more experiment. I'm young guy, and this is also was big school for me. And I'm champion again, and I didn't expect anything. Anything like I'm champion. I believe in myself, and everybody knows that I have a middle kick, left high kick, low kicks. But nobody can defend that. And I can wrestling also. I can BJJ do. I can everything. I'm prepared for everyone, and. And I'm focused for defend that belt, and that's it. I have motivation now, and what I can say. Dziękuję za wsparcie. Bo tak jak powiedziałem, no zapaśnik stylu klasycznego bardzo mocno, bardzo dobrze mostkuje i tutaj też Bagi mnie uczulał, żeby nie za wszelką cenę, żeby się nie wystrzelać, jeżeli chodzi o tą kontrolę w parterze. Wręcz dać mu troszeczkę pouciekać, a wiadomo, że jego też to kosztowało bardzo dużo energii i potem można było łatwiej wymusić jakiś błąd. God is truth, I don't like plan my game around my liver kick. I know I've got a good body kick, but my setups are on point. I knew that I beat Marchi with feints, setting him up, twitching in and out. It was the cross hook that hurt him. I don't know if you've seen, like I had a little smile, and I knew that was the beginning of the end. I had him backed up, I had him hurt. But I said in interviews early on in the week, Marchi coming down from light heavyweight is not going to be an advantage for him. I don't mean this disrespectfully, but he's not fast. He's like light heavyweights are a little bit slower, and he'll get away with that. But when you've got me in front of you, like. Twitching, like bam, bam, bam. I'm like, my confidence was through the roof at the minute as well, and I feel like I backed him up fairly easily, and I landed my shots, and I got the finish. Karol Bedor w takim razie, no tak naprawdę dwie rundy na plecach, czarny pas z drugą belką, no nie tego chyba się spodziewaliśmy. No na pewno nie, no tutaj obnażył zdecydowanie Phil, pokazał jakby, no nie wiem, doświadczenie, klasę, no
kapitalnie rozegrał to i nie dawał się tam sprowokować Karolowi, więc no cóż, no, no fajnie, no, że mamy po prostu też ten skład i zawodniczy, i mistrzowski się po prostu z takiej tendencyjnej akcji, że tam nie wiem, na tych wszystkie nasze kategorie tylko są posiadaczami pasa Polacy. Teraz pokazuje to, że no idziemy w stronę tego świata i to na pewno dla nas ze strony perspektywy federacji jest dobrze, że są ci międzynarodowi, gdzieś tam z innych krajów mistrzowie, bo to pokazuje, wbrew temu, co tam panowie Shoot Fighters chcą zasugerować, że po prostu chcemy grać fair play. Czy tam nie przypominam sobie takiej sytuacji, w której bym był zamroczony albo na chwilę stracił jakby panowanie nad sytuacją w klatce? Oczywiście tam te ciosy gdzieś tam dochodziły, ale bardziej wytrącały mnie z równowagi niż jakoś tam mocniej naruszały. Nie? Tak mi się wydaje na tą chwilę, musiałbym to jeszcze raz obejrzeć, ale z tego co teraz pamiętam. I felt two of his punches, I felt his power, but again I gave back control, my condition was good, so I recovered really quick and yeah, this danger all the time if you're not focused, but I was focused. Jak skomentujesz postawę Damiana Janikowskiego i czy już masz w głowie jakiś pomysł, to mógłby być potencjalnym rywalem? Nie chcę teraz mówić, naprawdę to jest jeszcze za szybko. Wydaje mi się, że tutaj, no tak jak Damian powiedział, doświadczenie, to, że się podpalił, on w ogóle już od kilku dni, no ja mam tą przyjemność obcowania z zawodnikami, wiesz, długi okres, widzę jak są tam, nie wiem, na miesiąc przed, na konferencjach, później na ważeniach i rzeczywiście Damian, tak jak zresztą Borys Mańkowski, w starciu z Soldiczem, no był kompletnie nie sobą. Mi się wydaje, presja na Damianie była bardzo duża, te nadzieje wszystkich od mediów, sponsorów, fanów, rodziny były bardzo duże i to mi się wydaje mocno, wiesz, zaważyło na tym, jak ta walka się potoczyła. Tak, no na pewno dobre wyzwanie dla mnie, wiesz, popełniłem tam duży błąd i będziemy się starali teraz wszystko poprowadzić tak w przygotowaniach, żeby uniknąć takiego błędu następnym razem. Może ochroniasz na wątrobę jakiś? Ewentualnie może sprzedamy wątrobę na ale drogę. Po co ona jest właściwie? Albo załatwimy ją po prostu alkoholem wysokoprocentowym, żeby nie była taka tkliwa. I was thinking to submit him, you know, I like rear naked choke, but when I saw his neck, he's fucking big like a truck, you know? I was thinking, no, I don't take this risk, you know, fuck this. So I just hit him with some punches and that worked, you know? Zobaczymy, jak pójdzie dalej historia, jak się potoczy dla Roberto, co zrobi w tym czasie Duplessis. Być może będzie takie zestawienie, jak wiesz, my lubimy trylogie i różne rematche i tak dalej. Nie, że będziemy na siłę, bo może się okazać, że nie wiem, po dwóch, trzech walkach będą na tak różnych biegunach, że w ogóle nie będzie sensu ich zestawiać ponownie ze sobą. No ale tak, to była jedna z dwóch walk, które mocno przeżywałem. The fight went exactly how I expected. I think Damian had the tools to win. What I mean, the tools to win, I mean like raw aggression. Like he could knock Mitrilla out, but I'd never call the punch that lands lucky. It's not lucky if it lands, but overall the skill were Mitrilla's, and he showed that, and eventually he got the finish. That's pretty much how it went. Yeah. No, okay. Popek zapowiadał, że jak przegra, to pewnie skończy karierę. Powiedział mi to w szatni, jeżeli mogę, że kończy karierę definitywnie. Tak? Tak. No, jeszcze pozwólcie, że jednak chciałbym się tam między tą przekąskę, jak to się mówi? Tam, wódkę, o tak, dokładnie. I tam gdzieś tą naszą stopę wstawić i będziemy, bo ja jestem za tym, że Popek jeszcze powinien powalczyć, bo nadal jest zawodnikiem, który gromadzi duże emocje i pobudza, i tutaj było słychać, ilu fanów przyszło dla niego, więc wydaje mi się, tak ogólnie byłaby to strata, tak, nawet jeżeli nadal gdzieś tam uchodzi z Afryka i nadal jest przez część środowiska no, niedoceniany czy wyśmiewany i tak dalej, nawet jeden z naszych komentatorów pozwolił sobie na jakieś tego, co słyszałem, trochę niepotrzebne uwagi, to wydaje mi się, że i tak powinien pozostać jeszcze. Nie była to taka walka, że go tam, nie wiem, przejechał, mówiąc w skrócie, ale no, wiesz, ciężko tu mi teraz brać, wiesz, definitywnie powiedzieć, jeżeli Bobek tak powiedział, to szkoda, bo znaczy, że będzie ta rozmowa trudniejsza, no ale jeszcze na pewno czeka jego rozmowa z nami.
Widzieliśmy, że Damian w wcześniejszych walkach jakby mocno bazuje na tej dynamice takiej, chciałby, wiesz, oszukać swojego przeciwnika, czyli mnie w tym momencie i tutaj szykowaliśmy się na to, więc myślę, że dużo tych kolan udało się albo skontrolować, przepuścić, albo skontrować, nie? It's only kick. It's like 5 days, put ice and it's gone. No, nothing big injury, no, nothing special. It's good. No, już powtarzałem to parę razy tutaj różnym z Was, że właśnie ta dynamika sprzedaży na Wyspach jest kompletnie inna i taka, której nie jesteśmy w stanie jeszcze opanować. Do godziny 20:30 jeszcze bilety się sprzedawały, więc to kompletnie jest inna sytuacja niż to, co obserwujemy i wiemy, jak z nią, nie wiem, jak sobie z nią poradzić w Polsce. Więc no, przyglądałem się tam trybunom kilkakrotnie i widziałem no, prawie komplet, ale nie dostałem jeszcze finalnych wyników. Mogę powiedzieć tyle, bo to już wiem tam, nie wiem, na 2 dni przed galą, że pobiliśmy wszystkie lokalne gale. Tutaj mówię jak Bama, Cage Warriors, bo oni sprzedają coś w granicach tam 1500, 2000, więc my to Bellator w granicach 6000, no ja myślę, że my mieliśmy grubo ponad 8000 widzów. Wembley w tym rozstawieniu, które mamy, to jest na 10 tysięcy, więc nawet, no nie wiem, może nawet jest 8, znaczy myślę, że na spokojnie było 8, a może nawet i 9 tysięcy, albo ileś, jeszcze więcej niż 9 tysięcy, no ale nie dostałem finalnego raportu, bo tak jak mówię, to prawie ostatnie walki się tam sprzedawały pojedyncze jakieś bilety, ale od 20:30 dla mnie to był szok, jak napisali mi, że jeszcze ludzie wchodzą i kupują.